Państwa, już za chwilę zaczynamy, jestem bardzo zdenerwowana. 40 raz mam prowadzić koncert z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Piosenki bardzo różne, każdy ze swojego repertuaru, po dwie, bardzo miłym towarzystwie. 40? No, to niesamowite, to jest, tu mam podpowiedź, nie spodziewałem się, że to będzie aż już 40. Po raz 40, samej trudno mi w to uwierzyć, mam przyjemność Państwa powitać na koncercie z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Nie kocham bardziej. Całkiem zwariowałem, czym to się skończy, kto to wie. Już całą Polskę przeleciałem, a ciągle lecieć mi się chce. A ja lecę, wciąż lecę, lecę i lecę. Odbywa się na terenie przy Zalewie Nowochódzkim. Po raz pierwszy jesteśmy w tym miejscu. Gazety donoszą, że znów pojawił się wariat. Poezja, poezja. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca tego lud. W moim odczuciu to jest taki koncert, jakim sobie wymarzyła na taki jubileusz. Dla mnie wyjątkowy. Jeżeli wierzysz. Budynek Kina Światowic znajduje się obecnie w fazie przekazywania przez Zarząd Budynków Komunalnych jednostce, która została powołana przez gminę miasta Kraków, która się nazywa Muzeum PRL-u. A Muzeum PRL-u podlega bezpośrednio władzom gminy miasta Kraków, dlatego, bo jest to miejska jednostka kultury, aczkolwiek współprowadzona, współspomagana przez środki ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z całą pewnością podstawowa kubatura i bryła budynku, która jest rozpoznanym i uznanym zabytkiem sztuki socrealistycznej, pozostanie niezmieniona. Natomiast być może, że to, co wynikać będzie z potrzeb funkcjonalnych muzeum, przestrzeń wystawowa, audiowizualna i tak dalej, będzie wymagała, ażeby ta kubatura została w części na przykład podziemnej poszerzona. Przygotowując założenia do koncepcji tego muzeum, wyrażam przekonanie, że obecnie najbardziej właściwa forma, która jest opisana w literaturze, to jest forma muzeum narracyjnego, zwana także muzeum fabularnym, to znaczy takie muzeum, które przede wszystkim opowiada. To jest opowieść o nieodległej historii, opowieść o tym, co dotyczy bardzo wielu wciąż żyjących w Hucie, w Polsce, naszych obywateli.
pamiątki, które przekazywane były przez Nowochucian, no nie tylko przez Nowochucian, przez Krakowian, na użytek Muzeum PRL-u, wówczas działającego w strukturze Muzeum Historii Polski, zostały wpisane do inwentarza Muzeum Historii Polski, które ma swoją siedzibę w Warszawie. I jestem przekonany, jestem po rozmowie z panem dyrektorem Muzeum Historii Polski, że w momencie, kiedy będzie realizowana wystawa stała w Muzeum PRL-u, teraz jako samodzielny muzeum w Kinie Światowid, nie będzie żadnych przeszkód, ażeby te pamiątki były tutaj eksponowane. Dla nas, jako dla muzealników, może najważniejsze jest to, żeby Światowid w dalszym ciągu był, tak jak kiedyś był, w przyszłości także stał się ważnym miejscem na społecznej mapie Nowej Huty. To znaczy takim miejscem, które ogniskuje wokół niego ludzi, opowiada określoną historię, staje się miejscem pożytecznego spędzania czasu.